Historia lubi się powtarzać. Jestem znowu w Szemorzętach. Długo się czekało, oj dobre pół roku, bo to chyba od września. Ale jest koniec maja, a ja z wykrywaczem lecę na plażę. Godzina 4:20 rano. Wschodu słońca jeszcze nie było, co prawda, ale to już lada moment. Zresztą wszechobecny świergot ptaków daje znać o tym. Jakiś kotek biegnie, widzę. Mam nadzieję, że to nie puma. Ale puma tutaj w tych warunkach chyba nie bardzo. A może to była młoda puma? Któż to wie? Cuda się zdarzają. Słyszycie? Ale powitamy je razem może dzisiaj. Przyjechaliśmy wczoraj, tylko no takie aklimatyzacja, odpoczynek po tej podróży i takie tam pierwszy zachód słońca. No trzeba było oczywiście przyjść, kilka foteczek, zresztą na fejsa wrzuciłem. No a teraz jeszcze może 50 metrów i będzie i będzie rozkosz kopania. Wiecie co? Tu chodzi o to przede wszystkim, że na hobby zawsze jest czas. No nieważne, że to nie jest sezon, że mniej ludzi niż zazwyczaj, ale najważniejszy jest właśnie ten free time. Już za chwileczkę, już za momencik. Co to taka mgła? Czyżby taka mgła? Owszem, poranna mgła nad Bałtykiem. O kurczę, zobaczcie, no. Widoczność falochrony, wszystko zajebiście widać, ale dalej jest już tylko gorzej. Najważniejsze, że nie wieje. Jest w miarę ciepło. Zobaczcie, ile tego jest do szukania. Dwa bite tygodnie relacji mojej stąd. Bo nie omieszkam się oczywiście z wami tym wszystkim podzielić. Tak więc słuchaweczki na uszy. I jak to mam w zwyczaju mówić, do pierwszego dołka. Szerokość plaży naprawdę przeogromna. Jest gdzie szukać, jest co szukać. Z racji tego, że jestem na 2 tygodnie, to połażę jeszcze na zachodniej części, na której praktycznie nie byłem nigdy. W zasadzie od tego falochronu może do tego tutaj, czyli raptem około 100 metrów tej plaży szukałem, ale cała reszta jest po prostu niezbadana. Włączamy sprzęt. All metal. Zwiększamy czułość. Tutaj jest sygnał wiodący, będzie w słuchawce i to mnie bardzo cieszy. Bo ja w słuchawkach oczywiście będę chodził. Dużo lepiej to wszystko słychać. No i pompowanko. 86, bardzo szybko się pojawił sygnał. Można sprawdzić jeszcze gdzieś obok. 87,2. Tak, różnica 1 punkt czy 2 w jedną czy drugą stronę. To nie jest źle. Dobra, lecimy. Ja oczywiście będę szukał w trybie all metal. Ja nie zamierzam tutaj puszczać płazem najmniejszemu, nie wiem, kapslowi albo zrywce po piwie. Będę przy okazji czyścił plażę, a was pozdrawiam. No i pierwszy dołeczek. Marny sygnał. Współczesne 10 groszy. Ale zobaczcie, jest mieszane z takimi, takie stopy, że koroduje. O kuźwa. O kuźwa. Jesteś.
No, także od takiego czegoś zaczynam dzień. Patrzcie na to, co to się kurde wyrabia. Przecież mnie tu zaczyna jakaś mgła otaczać. Czyżby jakieś apokaliptyczne wizje, jakieś zombiaki zaraz przyjdą? A tutaj 50 groszy, kuźwa, poleżało tutaj sporo czasu, oj sporo czasu. Ale da się wykopać. No przed chwilą miałem tutaj rozmowę z jakimś chłopakiem, tam pytał się o szczegóły. A teraz taki piękny, taka piękna zawleczka z Piwska. A kolejny fajny sygnał, taki na 50 kilka. Już szykuję. Okej, okay, give me five. Pierwsza piątka dzisiaj. I na tym wyjeździe. Jest. A z tego oto dołka 10 groszy. To by już delikatnie przyrdzewiało. Chociaż urwałem ten kawałeczek rdzy i jest całkiem, całkiem ładne. Być może coś tu jeszcze jest. Pusto. Dobra godzina, bez żadnego fanta, aż padła. Nówka, złotówka. Pięknie. Ale na złotówce się nie kończy. Coś tu jeszcze mam. Sygnał nadal jest. Dajcie. Co to jest? Kolejna. 2 złote. Szukamy dalej. Ale to chyba tylko 2 była. 2 razy po złotówce. No już kolejny dzień jest. Zobaczcie. Wschód słońca mamy. Za momencik będzie godzina 4:35. Znalazłem coś, nareszcie, bo chodzę od godziny czasu. Nie ma jeszcze sezonu, najlepiej to przyjechać koniec sierpnia, wrzesień. Też tak przyjadę. Ale no, sam relaks jest bardzo ważny i o to właśnie chodzi. Przyjemne z pożytecznym, że tak powiem. I z takiego oto doła, no, dosyć głęboko, z 20 cm. Zetek. Pomachaj mi! No, moja mamuśka. Wczoraj miała swoje święto. Kocham mocno. Co jest? Tutaj mamy Ziko 2023. Nowiuśkie, nowiuśkie. Zajebiście. Dzień dobry. Jak się spało? Fajnie. Nareszcie. Nareszcie dwójka. Dwójki nie miałem jeszcze. Kurczę, w trakcie tego wyjazdu. Była piątka, były złotówki, chyba 3 albo 4 sztuki. Jest dwójka. Jest. Kolejna dwójka. Zajebiście. Kolejny fajny fancik, 50 groszy. Gorąco się zrobiło, prawie 9 rano jest. Trzeba będzie na śniadanko uderzać. Ale tuż obok jest coś jeszcze. Dwadzieścia groszy. 70 groszy. Wzbogacony. Kolejny sygnał, dość fajny. Gdzieś tu powinno coś być. O kurde, co to jest? O, jakaś zawieszka. Bozia jakaś?
co to jest? Żabka. Kurczę, ciekawe, czy to jest srebro. Cholera. Jak to zazwyczaj bywa, jestem wykończony. Jest godzina 9 rano, od 4. 5 godzin. Już tak słońce daje, że się kuźwa wytrzymać nie da. Jestem naubierany, bo stosunkowo chłodno jest wcześniej. Ale o tej porze to już nie da się znieść. Patrzcie, praca w re. Praca w re. Kolejny molo w budowie. Zapowiadali deszcz i burzę. Oj, ci synoptycy. Czasami jaja sobie robią. Pozdrawiam.